Pan pamięta. Nowa Prawica, proszę. Dzień dobry, Patryk Wącławski, Nowa Prawica. Panie pośle, Polacy długie lata oddają swoje ciężko zarobione pieniądze państwu na przechowanie, żeby je potem na ustalonych zasadach dostać z powrotem w formie emerytur, a rząd teraz robi głupią minę, rozkłada bezradnie ręce, mówi nie ma. I to nawet nie jest nie ma, przepraszamy, ten pomysł z obowiązkowym ZUS-em był poroniony, to jest nie ma, płaćcie na więcej, pracujcie dłużej, przecież to jest rabunek w biały dzień, a pan jeszcze do tego chce rękę przykładać. A jaką mamy gwarancję, że za 5, 10 czy 15 lat rząd znowu nie będzie rżnął głupa, jak mi pieniędzy braknie, znowu nie powie nie ma i znowu nie będzie w tym grzebać. Przecież jak raz pozwolimy urzędnikom decydować o naszych pieniądzach, to to już nie będą nasze pieniądze, tylko staną się zasiłkiem, jakimś świadczeniem socjalnym wypłacanym z łaski państwa. I pan chce do tego doprowadzić. W pełni się z panem zgadzam. Co do zasady, to jest rzeczywiście skandal, że 5 lat zaniedbań Platformy i PSL-u doprowadziło do sytuacji, 20 lat, panie pośle. To już jeszcze starsza historia, też ma pan w tym sporo racji, bo rzeczywiście te niektóre zaniechania są jeszcze starsze. Ale proszę pana, te wszystkie lata doprowadziły do sytuacji takiej, że dzisiaj w 2020 roku ten system, jaki jest, tak jak on dzisiaj wygląda z tą liczbą bezrobotnych na rynku pracy, z tą liczbą umów śmieciowych, z tą liczbą emigracji zarobkowej, ten system tak jak jest, z tą liczbą dzieci, które się w tej chwili rodzą, wygeneruje nam w 2020 roku ograniczone możliwości wypłacania emerytur, a w 2040 roku ten system się załamie. Do tego doprowadzili ci, którzy rządzili Polską przez ostatnie lata. I teraz jest pytanie następujące. Czy my mamy możliwość dokonania prawdziwego przełomu, który nazywamy korektą kapitalizmu jako partia opozycyjna? Dopóki wygramy, nie. Jedyne, co możemy zrobić, to w ramach tego systemu, który dzisiaj legitymuje obecna koalicja, systemu kapitalistycznego, do którego chcemy wprowadzić istotne zmiany, to możemy tylko doprowadzić dzisiaj na zasadzie takiej, że pewne elementy poprawimy, bo całego systemu nie zrobimy. Ale jeśli moment, pan zmian... ale tylko panu powiem dwie rzeczy. Jeżeli się uda podnieść progi waloryzowane, progi dochodowe uprawniające do pomocy społecznej. Wie pan, że od 2005 roku nie zwiększono tych progów dochodowych. 2 miliony straciło Polaków prawo do pomocy społecznej. Wie pan, że najczęściej wypłacana w Polsce pensja to jest 1474 zł, że 35% polskich dzieci wedle Eurostatu głoduje, że 65% Polaków nie wyjeżdża na wakacje poza miejsce zamieszkania, że większość Polaków, 60 kilka procent, pobiera wynagrodzenie poniżej średniej. To są wszystko rzeczy, które powodują, że czas najwyższy. Ale panie pośle, jeśli chce pan takich kategorycznych zmian, ma pan możliwości. Dlaczego pan nie naucza społeczeństwa, że ZUS nie jest jedyną alternatywą, obowiązkowy ZUS? Dlaczego pan nie optuje już teraz, żeby ludzie zaczęli może rozważać że możemy żyć w innym kraju, z innym systemem, w którym sami decydujemy o tym, na co idą nasze pieniądze i w którym nie zmusza się młodych ludzi, żeby wlewali swoje ciężko zarobione pieniądze do tej studni bez dna, jaką ZUS się stał przez te wszystkie lata? Krytyka ZUS-u, w pełni się z panem zgadzam. Trzeba wiele zmian połączyć ZUS z KRUS-em. My proponujemy obniżkę w ogóle składki na ZUS-u o 30% i jednoczesną likwidację umów śmieciowych, które dzisiaj stanowią średnio 20%. Jako pierwszy krok, jak najbardziej. Tak, stanowią 25% rynku pracy w ogóle w Polsce, to są umowy śmieciowe. Wśród młodych ludzi, jak pan wie, to dochodzi aż do 60 kilku procent. Jeżeli byśmy zalegalizowali te umowy śmieciowe, zabraniając ich w obecnym kształcie, to możemy sobie pozwolić na obniżkę ZUS-u o 30%. To stworzy realne nowe miejsca pracy. Ja na taką dyskusję z Tuskiem byłem przygotowany, ale on takiej dyskusji nie chciał. Mogliśmy wówczas trzasnąć drzwiami i wyjść, albo powalczyć o żłobki, powalczyć o waloryzację progów dochodowych i o obowiązkowe badania medyczne. Zaglądamy próbowaliśmy coś zrobić. No. W mailach